się? Łobaben, jakie to ciężkie. Łobaben, no. Łobaben. Łobaben tego typu. Dobra, Bonkol, tam nie ma w środku nic takiego, co by trzeba było inkoguto otworzyć? Nie ma tam Bonkol nic prywatnego? Nie ma tam nic prywatnego? Widzowie, scyzoryk otrzymany od widza. Można całe, dobra. Okej. Okay. No, w paczce Bonkol RTX-a wysłał, ale było zajebiście. Dobra. Dobra, zaczynamy. Nie no, Amanda, to my się nie popisaliśmy chyba. Czemu? Moja ładna. Dobra, uwaga widzowie, czytam. Drodzy konkubenci Mateuszu i Amando, zaraz otworzycie paczkę z Polski. Jeśli nic z niej nie cieknie, ani nie śmierdoli, to już dobrze, jest szansa, że zawartość się zachowała. Wysłaliśmy wam trochę słodyczy, trochę przekąsek, trochę trunków, a także moje własne zbiory grzybowe. Szkoda, że jesteście tymi wege świrami, bo bym wam wysłał zgrzewkę pasztetu firmowego i 10 słoików z gołąbkami z pudliszek i essa, a tak musieliśmy kombinować. Niektóre rzeczy mogą zawierać małe ilości mleka czy miodu, ale to najwyżej wpierdoli stary, jak się opije na streamie podczas ludologicznych wywodów z czaternią. Smacznego i buziaczki dla was, kotów i widzów. Oddaję i wydrukowane testo. I jest napisane odręcznie, masz, poczęstuj się. O, dobre. Dobra. Wspaniałe, oprawimy sobie na ścianę. Dużo folii, ale dobrze jest zabezpieczone. Dobrze, dobra. Kurde. Od czego zaczynamy, widzowie? Dobra, wyciągam pierwsze rzeczy. Dobra. Widzowie, pierwsza rzecz. Owsianka, mango i jagody goi. Śniadanie. No i proszę bardzo, Anda, wegańskie śniadanko, na szybko, albo na stream, na głoda, na atak. Ostatnio, tylko tutaj mam off-top mały. Ostatnio po tych badaniach krwi Mateusz zaczął jeść owsianki i mówił, że wczoraj, Mateusz nazywał owsianki paszą. No, i wczoraj pasza zjadł paszę i słuchajcie, pasza, bo pasza, owsianka taka jest. Pasza trzymała go cały dzień bez głodu, nie? Cały dzień głodny nie byłeś po tej paszy, więc owsianeczka jak złoto, ja uwielbiam owsianki, no. Stary też je super ekstra. No takie na szybko. O! O! Oho! Ej, jakie fajne te w ogóle do pompowania. Widzowie. Otwórz. Beczkowe mocne 9% wiśnia. Ja akurat jestem po momencie, w którym musiałem ich sporo wypić, bo mnie widzowie kupili na meeting. I widzowie śląskie mocne, o! Ej, kiedyś byłem w takiej knajpie, to w ogóle była 18 naszej koleżanki z klasy. I tam było w knajpie, to był, ja wam powiem, który to był rok, 2011. I tam było śląskie mocne w knajpie za widzowie 3,20 lane. To piłem kiedyś. To kiedyś piłem. A ja wam z kolei powiem, że ja nie piłam nigdy takich piw. Chyba. Musisz do Majka mówić. Aha, bo jest ten, no. Dobra. Ja nie piłam nigdy takich piw. Kolejna jaglanka. A to jest jaglanka z jabłem, tak. Ekspandowanym prawdopodobnie. No i klasa, super. Stary, widzicie, tu zafascynowanie jaglanką, stary alkoholem. Słuchaj. O, już, patrzcie, kotek. Kolejne. Widzowie, co to jest? Ja to chyba jakieś lepsiejsze. O! Kurwa. Regionalne piwo z księdzem. Farosz. American Stout. Moje ulubione stouty. Ale gitara siema będzie, widzowie. Zaraz dosłownie tasting będzie. O kurwa, to będzie pite. Stop. To jest śląski craft. Mogę zobaczyć? A co to znaczy farosz? To znaczy ksiądz po śląsku, kurwa? Farosz. Ja nie znam takiego słowa, ale brzmi ja śląsko. Nie, ja proboszcz. Ksiądz proboszcz jest napisane. Są pierony, są hachary. Tak to z ludźmi czasem jest. Fest pobłądzisz, brak ci wiary. Całe szczęście, farosz jest. Fragment utworu farosz. Posłuchaj całość skanując kod QR. Ale zajebiście. O, o, Amanda, ej, piweczko, który ty mega lubisz. Bojan kokosowy. Uuu, to moje ulubione piwko, jak w Polsce mieszkaliśmy. No. Bojan kokosowy, widzowie. Idealnie trafione. Dzisiaj. Super, 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 Bojan. Otwieracz. O, no i klasa, w pokoju no, będzie. Fajny tutaj. Otwieracz, ale który jest, pokaż? Przy okazji podkładką. O, to dla ciebie, ty lubisz takie. A co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Z czego to? Nie wiem też, z czego to. Ale bardzo fajne, będziesz miał na pewno tutaj. Super, super. Dobra, wyciągamy dalej. O. Przejaci. Herc klekoty,
Co to znaczy? Przeczytaj to. Przeja ci harc klekoty mydło z kawą. 100% vegan. Co jest, kurde? Pokaż to. A to musi być super. Pokaż, musi pięknie pachnieć. Kurwa, mydełko takie. Nie rozumiem, co to znaczy, co prawda, ale mydełeczko. No. Stary uwielbia takie mydła. O kurwa, o kurde, dużo w chuj. Ale nice. Nie no, najsik. Skarpetki. Grubiosz. Śląskie akcenty. To dla ciebie. Co to widzowie znaczy grubiosz? Grubiosz? Nie mam pojęcia, co to jest. Górnik. Górnik. Okej. Okay. Herzklekosz brzmi jak śląska arytmia serca. No brzmi jak choroba. I dla Amandy. Kocik. Ej, kocik. Prawdziwy kocik. Kocik. Prawdziwy kocik, rozmiar dobry. Ale słodkie. Ej, piękne, super. Patrz, Basiur. Ej, Amanda, my dostaliśmy dużo takich rzeczy. No. Śląsk. Otwierasz to piwa Śląsk. O, to jest super. A tu jest napisane gryfnie. Gryfnie to znaczy, że jest essa po śląsku, dobrze, no. Jest. To jest znaczy masno, essa. Że masno. Ej, kurwa, my Bąkolowi samożarcie wysłaliśmy. A mówiłam, a pytałam. No ale miał być ten, lootbox. Śląsk. Śląski tyj. Górko, czerwono, a pluzina. W jakim to jest stary języku w ogóle napisane? No to jest herbata. Herbatka. Nie? Jak zrychtować tyj? Czas parzyniu 4-7 minut. Temperatura parzyniu 95. Wiela wsypać? Tam przypiany. Jest tak napisane? Tak. Co ty gadasz? Czas parzyniu, temperatura parzyniu, wiela wsypać. Ej, to wy na Śląsku macie jakiś taki sklep z kulturą śląską? Ej, bez kitu, nie? Totalnie nie. Pachnidło? Łot gryfnie. Bebok. Ale zajebiste. Co jest, stary? Są sklepy, gdzie nie mówią po polsku. Ale fajne pachnidło. Bebok, kto je taki gist, co miszko kole chałupy. Mołon wachować, co by bajtle się nie smykały belekaj. Nimo szłapów, ino kupyta, a w gorści trzymo kubyr. Kierym piere ty niesłuchliwy jak gizdy. Paprykarz wegański. Bardzo dobre. Bardzo są. Bardzo dobre. No. Te paprykarze jedliśmy zawsze, takie? O nie, kurwa. Chyba... Pinta kolab, brokreacja. O kurwa. Ale śluńska paczka. No, z pinty piweczko, to jest cold IPA. No, to będzie giga dobre, widzowie. Oho, czyli żeby to były domowe grzybki, oj tak. O nie, zaraz chyba otwieram, ja mam po prostu obsesję na punkcie grzybów. Zaraz rozkminiamy. Grzybki 2022, Dawid. O ja, ej, ja też właśnie zrobiłam swoje domowe, ale o kurwa, no, bardzo dużo swoich nawet chciałam wysłać do was moje domowe pod grzybki 2022, Dawid. Nie no, mistrzostwo. Ej, kurwa, tych piw jest stary, chuj. Jedzone będzie normalnie. Mazurska manufaktura alkoholi. Kwaśna wiśnia z owocami. 30% alkoholu. Aha, to są podgrzybki brunatne. O Jezu, ale fajna butelka. Ej, kurwa, to do drinów będzie świetne. To jest likier, ale o jakim smaku? Wiśniowym. Okej, okay, kwaśny wiśniowy. O kurwa, to będzie genialne. Aha, to zaraz ląduje w szklance, nie? No na pewno. O, no i to podgrzybki 2022, kurde. Dawid. Ja muszę je powąchać. A nie, bo one są próżniowe chyba, nie? Tak, zapakowane są próżniowo. No i kurde. Wypucowany pijok. Dla ciebie. Mydło z piwem. Ej, to dla ciebie, a to z kawą dla mnie. Ej, to jest określenie naprawdę ciebie. Będę tak do ciebie teraz w domu mówić. A to nie ma alkoholu, nie? To się nie je. Wypucowany pijok. Jak się umyjesz, to będę mówić wypucowany pijok. Więcej ananasa. Przekąska ananasowa. Żebyś na szpinie nie deda nie strzelił, deda by nie był, takie wiesz. Wifon wasabi. Ładnie pachnie w sumie. To ty lubisz wasabi, nie? Ja lubię wasabi, no. O kurwa. Widzowie, amulet na prawdziwe potwory. Janusz. Co jest? Jak to złoto.
A to dobrze, bo mam cosplay Geralta, to akurat sobie założę, nie? Mm-hmm. Bo wtedy będę siedział i nikt nie zauważy, że to nie jest prawdziwy wiedźmiński amulet. Drży jak cebulę poczuję. Pokaż, zajebiste. No. Ale to drukowane 3D chyba, no, no nie? No, właśnie do drukowania 3D trzeba mieć bardzo dużo pomysłu na to, co wydrukować. Nie, ja w szoku, ja jestem naprawdę w szoku. Truskawki. Mhm. Zdrowe przekąski. Ciasteczka marchewkowe. Pyszne. A ja chcę się rozsurać. Ja też. Ej, ja siedzę z tymi grzybami. Mam taką ochotę na te grzyby. Naprawdę, sosik będzie robiony. O kurwa, to się. Będą takie giga dobre. Będą. O kurwa, ale dobra. A nie, nie pokruszyły się. Po prostu się rozwaliły chyba. Słonecznik turecki. A co to? Deszcz jedno ciasto. Bransoletka z Chupa Chupsa. Nie widziałem? Z odpustów. Jak jeszcze jest dorosłym, to te bransoletki na innej części ciała już lądują, nie? Ej, Bebo. No kurwa, Bebo, chodź. Czekaj, nie no, zostaw go. Nie ruszaj go, zostaw go. Ej, co znaczy bebok? A że mnie Bąkol wmawia i to znaczy... Ej, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Mm-hmm. To ważyło 15 kilo? Mi się wydaje, że jest w chuj tego, a nasze ważyło 11 kilo. Mm-hmm. A mam wrażenie, jakbyśmy mu w chuj mniej wysłali, no, nie? Ja też, no. Ale kurwa, 11 kilo. Nasze 11 ważyło, no. Mazurska manufaktura alkoholi. O kurwa. Cytrusówka ze skórkami. O ja pierdolę. Nie, no to będzie genialne. Super sprawa. Wafle ryżowe z czekoladą deserową. O kurwa, musująca w proszku orężada. To albo się jadło, albo się w szkole na przerwie nosem wciągało, nie? Ej, walimy to, Amanda? To niektórzy, ale mnie to tak brzydzi. Dzieciaki to otwierały, przymieniły palec i wkładały palec do środka. I cały brud zebrany ze szkoły z całego dnia, się nie umyte ręce i oblizywanie takiego mokrego, kurwa, krojącego się palca. To było tak ohydne. To prawda. Ej, ale te ciastka... Otwórz ryj. Co? One... Coś jest piekącego w nich, jakiś imbir. Imbir chyba. Pewnie. Imbir jest chyba, nie? Bo tak dają po gardle, są przepyszne. Słonecznik. Mhm. Śląskie kakaowe. Ej. Czy w innych miejscach w Polsce jest też taki kult regionu jak na Śląsku? Kurwa, nie miałem pojęcia. Wiedziałem, ja że ludzie są takimi regionalnymi patriotami na Śląsku, ale nie wiedziałem, że takimi, kurwa, nie? Ja też. Na Kaszubach. Na Kaszubach. Można, kurde, bez kitu wszystko śląskie kupić. No. Ciasteczka zbożowe. O, przepyszne są takie też. O, lubię takie, no. Maczugi. Kurde, ej, to nostalgiczna paczka, nie? 100 lat nie jadłam. No. Maczugi były mocno, bardzo dobre były. Ale etykieta się zmieniła, pamiętasz? Była taka czerwona. No, niebieska. Maczugi były w niebieskie. Niebieska była chyba. Paluchy, przysmak i olki. To są z kminkiem takie, do zupy one są zajebiste, nie? Tak, tak. Trzymaj. Przysmak i olki. Aha. Sadza soap. Co to kurwa jest? 100% wegańskie, 100% węgla. Gliceryna, woda. Ej, to jest serio kurwa mydło? Czy to jest prop taki? Ej, nie, to się kruszy. Ej, to jest serio mydło węgiel? To jest serio do użycia. Pokaż. Ale co to jest? Mydło z węgla. Przeciwzapalne, bakteriobójcze, rozjaśniające. Owsianka. Mhm. Bajgle. The Bartender. Passion Fruit Pale Ale. O kurwa, to będzie dobre. Ale to będzie giga dobre. Właśnie Bąkol wymownie dużo mydła wysłał, nie? Tak. O kurwa. Tutaj... Co to? Butcher Red IPA. On drapią. Ale ej, takich piwek to ja dawno nie jadłem, nie, no. Ej, nie piłem. Dużo butelek jest. No. Nie, ale to na pewno ważyło 15 kilo? Tutaj, że więcej.
Ja też mi się wydaje, że więcej to waży. No. O, te pasty z wawrzyńca pyszne. No, pasta z groszkiem. Mhm. One są pyszne. Pasta ze słodką cebulką. Mm, pyszne. Pasta z pieczarką i borowikiem szlachetnym. Ta będzie dopiero ok. No. Pasta z grillowaną cukinią i curry. Ej, my też wysłaliśmy takie pasty, nie? Tylko rumuńskie. Zobaczycie, czy zobaczysz, Bąko? Też wysłaliśmy ci chyba z 6 różnych smaków past. Tak, ale no zobaczysz, jaka jest różnica, nie? Kurwa, ej, w chuj. No, sporo tych piw. Schmatterlock Weizen. No to Weizen piwko, nie? Weizen to jest biały pszeniczne, czy nie? Schmatterlock to znaczy po niemiecku, po śląsku, motyl. Jorzech sam jest jak Schmatterlock, który ciągnie loto. Wiosna przyjdzie, jodurś w polu, co byś żniw smak samy mógł poczuć. Puszczę go. Nie. On płacze. Nie, on nie płacze, on jest atencyjny. Tak, Amanda wkurwiona, że chłop 28 piw dostał. Jezu, wy po prostu kurwa czasem jak... Jak macie czasem coś napisać, to może po prostu nie piszcie nic. Pomyślcie o tym, zanim coś napiszecie. Frela. Brzoskwiniowy Weizen. Oho, ty Amanda, to tematycznie jest jedno dla mnie, jedno dla ciebie zawsze. Mhm. Piwo jasne, górnej fermentacji. Aha, dobra, to Frela to nic nie znaczy? Nie, no na pewno znaczy. Jest, Frela. Frela to znaczy dziewczyna. Moja Frela Hela ma szykowo Wela. O to. Pogadane, nie? Haps. Co to? Żelki wiśniowo-bananowe. O kurwa, ty, to będzie fest dobre. O ja, ale ja. Ciasteczka zbożowe, chipsy jabłkowe. Mhm. Barwiący język. To na cosplay dobre. Strzelająca orężada. Czekasz do ryja już? Kurwa, nie? Ale późno. O! Gadaliśmy kilka dni temu o tym, nie? Mm-mm. Nie słyszysz nic. No nie szczela. Zacznie. Dlatego jeszcze nie połyka Amanda. Co? That's what he said. Nie wiem, Amanda, czy w dzisiejszych czasach takie żarty to na miejscu. O, szczela, szczela. A nie słuchać pa. Dobre. Dobre jest. Gajcie, muszę wystrzelać. Ale strzela chuj. Mhm. Śląskie kawowe. Kopalnioty śląskie. Ej, one muszą być pyszne, te cukierki kawowe. No. Sezamki. Mhm. Musujące w proszku. Dobra kaloria. Nerkowcy kokosa. Ej, Bąko, ile wydałeś na paczkę, kurwa? Serio? Ile myślisz tu jest? Kurwa, z 300 chyba. Więcej. No więcej, takie piwko chyba z 12-15 będzie kosztować. No. Napad na bań. O kurwa, jest. To chyba od żonego, widzowie. Cydr lubelski, klasyczny, o, ale dawno nie piliśmy cyderku. No, on jest niepopularny w ogóle w Rumunii, nie? No, nie ma. Zajebiście. Zasili piekielną kuźnię. Dobra, chyba tyle. Tyle? Tyle. To Amanda, podsumujmy. Już. Mamy 2, 4, 6, 7 kraftowych piwek. Mhm. 2 tanie piwka. Mhm. 4 pasty. 5 past. Domowe grzybki. Domowe suszone grzybki. Twój przekąsek i ciastek. Tak, tego jest bardzo, bardzo dużo, więc super. Dwie wódeczki takie zajebiste, ale to będzie widzowie pite na scenie, to jeszcze jest w super butelkach. Ale to mi się tak podoba, bo to wygląda jak PRL-owe, nie? No. To jest super, kurwa. Mazurska manufaktura alkoholi. Mhm. To jest super więc fest, to, nie? Naszyjnik Janusza, nie wiem skąd dorwałeś taki, ale to jest po prostu... No. Skarpeteczki, chuj przekąsek. Skarpeteczki, w ogóle to, co doceniam niezwykle i bardzo dziękujemy Dawid i Patrycja za paczkę.
to w jaki sposób jest ona spakowana, że skarpetki dla ciebie jesteś, jak to no. lubisz? Ej, u nas tak nie ma, serio. A ja mówiłam, żeby tak zrobić, to kurwa, ja nie wiedziałem, co on będzie wysyłał. Ja przysięgam, ja pytałam go 100 razy i mówię tak, za ile on kupił tą paczkę? To może dołóżmy to, że może to. Nie, kurwa! Ja nie wiem. Ej, no bo mieliśmy dwie paczki, jedną no taką ogromną, jedną tej wielkości, zmieściliśmy to w tą. No, a prosiłam, dobierzmy więcej, jedźmy tutaj, zróbmy coś tam. Nie. No to wiesz co? Kurwa, Amanda. Ale to teraz będziemy dosyłać. No to najwyżej doślesz, no. A czemu doślesz? Możemy dosłać, no. Jak będziesz poczuwała no, się, że... Nasza paczka waży 11 kg, ale wcześniej... Dzięki Holy Seed. Nie no, wysłaliśmy 11-kilogramową paczkę też. Znaczy, nie, bo on wysłał takie rzeczy jak na przykład skarpetki, jak mydła. Tak, my, tak. My same ten wysłaliśmy, nie? Do żarcia produkty. Mhm. Wyślesz mi, Adam, taką z Anglii? Kurwa, co ty gadasz? Widzowie z różnych krajów będziemy przyjmować przesyłki takie. To fest zajebiste.